Znajdujemy się dzisiaj w Karszmiskach, na gospodarstwie pana doktora Pawła Krawca. W tym roku uczestniczymy w projekcie malinowym Faktory, gdzie dostarczyliśmy sadzonki typu long cane, odmian letnich. Jesteśmy piąty tydzień po posadzeniu. Do tego projektu dostarczyliśmy odmiany takie jak Glenmore i Glencairn oraz kilka nowych selekcji jeszcze pod numerami. Wszystkie te selekcje pochodzą z szkockiego programu hodowlanego. Jeśli chodzi o odmianę Glenmore, jest to odmiana charakteryzująca się owocami o czerwonej barwie, kształcie stożkowatym. Podczas przeprowadzania testów w naszym gospodarstwie średnia masa jednego owoca wyniosła około 7 gram, czyli to jest zadowalające. Charakteryzuje się także tym, że posiada glen odporności na zgniliznę korzeni, co czyni ją lepszym wyborem przy nasadzeniach w miejscach, gdzie sadzonka na cięższych glebach bądź zalewowych. Ta odmiana powinna sobie poradzić. Kolejną odmianą jest odmiana Glencairn, także tej samej hodowli. Ta odmiana dedykowana jest na rynek deserowy, ponieważ jej owoce są bardzo słodkie w smaku, ma dobry Brix oraz bardzo dobrą trwałość owoców pozbiorczą. Jeśli chodzi o pędy, są dosyć wiotkie, dlatego potrzebują dobrego przypięcia do rusztowania. I jak widać, do projektu dostarczyliśmy sadzonki typu long cane, w tym przypadku akurat sadzonka trzypędowa, sadzonki o bardzo dużej zdrowotności, ponieważ z każdego pąka rozwinął nam się kwiatostan, także obłożenie kwiatostanów jest dosyć duże, spodziewamy się tutaj bardzo dużego plonu, który będzie rzutował na przydatność tych odmian w uprawach towarowych. Do projektu dostarczyliśmy także sadzonki typu Fresh Plug. Odmiany Glenmore i Glencairn będą dostępne już wiosną przyszłego sezonu. Zachęcam do kontaktu w celu omówienia szczegółowych informacji na temat dostępnych odmian.